Znamy już składy naszych drużyn. Ja jestem kapitanem twojej. To znaczy, że na czas tej walki masz się mnie słuchać. Jasne? Przeciwną drużynę poprowadzi Palmer i de Lonfal. Tą potyczką mamy upamiętnić bitwę pod Lisimi Dołami z 1218 roku, kiedy zwójecka Hanza Południowców pod wodzą Halara Brunatnego napadła na Toussaint, a dzielni rycerze odparli atak, tworząc precedens. Od tamtej pory aż do dziś błędni rycerze strzegą granic księstwa. Palmerin wyciągnął krótszą słomkę, więc jego drużyna wcieli się w ludzi barbarzyńcy Halara. Jakieś pytania? Żadne. Nie sądzę, żebyś nam się na coś przydał. Jako wiedźmin nie masz pojęcia o rycerskiej walce. Ale przynajmniej postaraj się nie przeszkadzać. Już czas, panowie. Bierzemy broń i ruszamy do boju. Witajcie, cni rycerze, i panie, i panowie. Przed nami widowisko. To walki drużynowe. Dwa butne są zastępy, pokoju nie ma między nimi. Bić będą się tak długo, aż jedni zlegną wprost na ziemię. Kto cud nie uszanuje, kto cios zada nieczysty, ten hańbą się okryje, a wstyd będzie wieczysty. Rycerze się szykują, a mnie niech wolno będzie pozdrowić zwłaszcza panie, co siedzą jak na grzędzie. Ta walka zdecyduje, kto stanie do finału, a komu jeno smutek przypadnie do udziału. Rozpoczynamy! Już dłużej nie czekamy! Ja wam dam mu słonie! Atak! Tylko Geralt. Z nim nie ma co zadzierać. Czy będzie stał na polu, gdy innych będą zbierać? Tak przepięknego boju od lat nie widział świat. Rycerze na arenie ścierali się, a... Zwycięzca, jak to w życiu, jest jeden spośród dwóch. Dziś wygrał ten najlepszy. Pochwalmy go, co tchu. To wiedźmin Geralt z Rivii. On siłą równy lwu. Przez wszystkie konkurencje on przeszedł po mistrzowsku. Jedyne co zostaje, a nie jest to błahostką, to spotkać się z czempionem, Greguarem spod Gorgony. Tu, na ubitej ziemi, gdzie mit został zrodzony. Na resztę zaś rycerzy, strudzonych długim bojem, czekają ich namioty i boskie napoje. Już czas. Wyjdźcie na arenę. Czy macie jakieś życzenia lub wiadomości do przekazania najbliższym na wypadek znaczącego uszczerbku w walce? Dziękuję. Obejdzie się. To wiedźmin Geralt z Rivii! I niechaj was nie zwiedzie włos jego srebrzysty. To chwat jest wprawny w boju, fachowiec pełnokrwisty. I już na ubitą ziemię wychodzi mocarz sławny. To Greguar z Gorgony, laureat z roku dawnych.
Życzę szczęścia obu zawodnikom. Spodełkuj mocarze, jak wilcy spodzierają. To by na to napięcie. To skórze mi wydają. Panie i panowie, nasz mistrz i czempion. Nie mając kogoty, nie jest bohater. Gregoire z Gorgony. Viva! Sponsorami turnieju są m.in. Kibice Vermentino i Corona. Najlepszy! Pokonał Gregoire'a z Gorgony! To niebywałe! Vivat Geralt! Jako patronka turnieju mam zaszczyt uhonorować wielkiego zwycięzcę. Przysięgał na miłość damy swojego serca. I to ona zapewne dopomogła mu odnieść to wspaniałe zwycięstwo. Wykazał się wielką odwagą, siłą i spokojem. Walczył po rycersku i honorowo. Dlatego należy mu się zaszczytny tytuł tegorocznego czempiona areny. Muszę z tobą porozmawiać. Nie teraz. Spotkamy się później w moim namiocie. Na razie mam tu obowiązki. I ty też. Ludzie na ciebie patrzą. Chociaż nie pomachasz.